czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema. Tomek tam ujał, odpala. Tam się Jerry wepnie. Chodź, trochę pomogę. Chodź tam na tą łąkę, to ci pokażę co i jak. Dobra. Daj sprzęgło. Ustań na moto. Musisz się uczyć na stojąco. Palce do silnika mocno. Kolana trochę w tyłek do tyłu. Do tyłu jeszcze się przesuń, tak. Na prostych kolanach. Na prostych. Tu zegnij łokcie trochę. Tak na byka. Łokcie. Na byka, jakbyś chciał mnie staranować. Szeroko, szeroko łokcie. Tak. Patrzysz przed siebie. Jeszcze bardziej do tyłu i tak masz jeździć. Starać się na stojąco, na prostym, żeby nie było piachu. A potem sobie w piachy wjedziesz. Dobra? Pasuje? No to próbuj. Usiądź sobie, bo musisz ruszyć. Tutaj, tu sobie nawracaj, na tej drodze. Żebym ja widział. Dobra? No trudno sobie staniesz i sobie nawrócisz, nie? To dawaj. Na stojąco. Kolanami trzymaj motocykl, kolanami, kolanami. Dobra. Dobrze, nawracaj, jedź, 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 jedź. Jedź, 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 jedź. Buty przy silniku. Czekaj, Wiktor, poczekaj. Nogami trzymaj silnik, butami. I tak. I mocno. I tu siedzisko, tu ma być wszystko wytarte od tej jazdy. Dawaj! No widzisz, Tomek Polska.
bieg sobie zmieniłeś. X-Motos. Gazu, gazu. Dobrze. Dobrze. Jak? Dobrze. Dobrze? Pamiętaj, że nogi do silnika muszą być cały czas, nie? No i tak sobie trenuj. I potem na piachy sobie wjedziesz, tylko szybciej i nie będziesz się wywalał. I wtedy na piachach tyłek jeszcze do tyłu mocniej, nie? Jak sobie tu poćwiczysz, to potem sobie popróbujesz na piachu. Dobra? Dobra. No nara. Cześć. Mówiłem ci. A ty tylko zasuwaj tam, żebyś szybko pojechał do Kuby, żebyście razem wjeżdżali pod górkę. Bo nauczę cię, wiesz, podjeżdżać. Tak? Taka sama pozycja. No zasuwaj, nie ma czasu, nie ma czasu. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Widzisz, już się nie będzie przewracał. Wiesz, jak dostanie jakieś tam wskazówki, wiadomo, nie? Kto jest, to nie. Jest zadowolony, to co... Starta jego jazda, a tak śmiga, no to... No zobaczysz zaraz za godzinę co się robi. Wszystkie podjazdy, patrz, już tam chyba podjazd zrobił. No tak. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.